Mój młodszy brat, przyrodnik, na szczęście dzielę z tym małym kurwiem tylko połowę genów, postanowił zostać narkotykowym bossem swojej podstawówki. Oczywiście gówniarz żadnych dragów nigdy nie widział na oczy, co najwyżej w GTA, ale co to za przeszkoda dla początkującego Pablo Escobara, Janusza Tracza XXI wieku. Wraz ze swoim kolegą Staszkiem, wioskowym głupkiem i dzieckiem lokalnej patologii, zbierał i suszył jakieś polne zioła. Kiedy matka go spytała, po co mu te habazie, to wmówił jej, że to taki projekt na przyrę. Dla bardziej wymagającej klienteli wśród podbazowych amatorów wrażeń, tłukli na proszek paracetamol. Pakowali do małych woreczków, no nie mieli takich żadnych samarek, więc robili takie zawiniątka z reklamówek z Biedry. I rozprowadzali po szkolnych kiblach. Gnojek tak wczuł się w rolę gangstera, że zmienił nazwisko na fejsie na Romek, kto ma wiedzieć ten wie. I jako profilowe wrzucił fotę, jak siedzi w fotelu z kotem i szklanką herbaty, że niby whisky pije. W jego historii wyszukiwania w Google znalazłem hasło tanie złote łańcuchy. Zapytał mnie też, jaki raper jest najbardziej gangsterski. Powiedziałem mu, że Mezo, więc dobre 2 tygodnie z głośników napierdalało. Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił. Narkobiznes Kraciszka kwitłby i za zarobione środki mógłby kupić już nie jedną drożdżówkę. Gdyby nie to, że na jednej ze szkolnych dyskotek jakiemuś gówniarzowi puściła się krew z nosa po wciągnięciu paracetamolu. Ogarnijcie, gówniak płacze, podłoga umazana jego juchą, a wychowawczyni wzywa bagiety. Oczywiście testy wykazały skład podejrzanego białego proszku, zaś braciszek wykręcił się, że to były takie żarty tylko i skończyło się na comiesięcznych wizytach u szkolnej pedagog, no i niedoszłym zawale matki. Braciak usunął konto na fejsie i rozpowiadał znajomym, że został świadkiem koronnym. Na chwilę obecną brat pożegnał się z życiem na krawędzi. Wraz ze Staszkiem postanowili rozliczyć się z przeszłością, nagrywając rapową płytę. Za ostatnie pieniądze kupili najprostszy mikrofon i nagrywają piosenki do podpierdolonych z internetu bitów o życiu ulicy i gniewie blokowisk. To nic, że żyjemy we wsi na 600 mieszkańców i najbliższe bloki są dopiero kurwa w mieście powiatowym.